like locked up in the cellar. I never get like a blackout. It's clear when I'm with ya. When I'm with ya. Rozpoczynamy tanecznym krokiem do rytmów oficjalnego hymnu Mistrzostw Świata 2023 w piłce ręcznej mężczyzn. Przypominamy turniej, który wspólnie z Polską zorganizuje Szwecja już za niespełna miesiąc, 11-29 stycznia. Warto zapamiętać te daty. Jednym z miast współgospodarzy będzie Gdańsk i Ergo Arena. To właśnie tam odbędą się dwa ćwierćfinały i jeden półfinał. Rozpoczynamy kolejny odcinek z cyklu Z ręką na pulsie, gdzie śledzimy poczynania i losy pomorskich, ale także biało-czerwonych szczypiornistów. Dzisiaj z grubej rury znajdujemy się w Cetniewie, gdzie trwa zgrupowanie kadry polskiej w piłce ręcznej mężczyzn właśnie przed zbliżającym się mundialem w piłce ręcznej. A ze mną rozmówca przez duże R, czyli Patryk Rombel, selekcjoner reprezentacji Polski. Witamy, panie trenerze. Prosimy o wyjaśnienie, nad czym skupiają się w tym momencie polscy szczypiorniści. Czy to są elementy stricte taktyczno-strategiczne? No bo chyba jeżeli o kondycję chodzi, to nie ma z tym problemu, no bo jesteśmy w trakcie sezonu, jakby nie było. Znaczy, to zgrupowanie tak naprawdę ma dwie fazy. Pierwsza faza rozpoczęła się 12 i zakończyła 17 grudnia i wiązała się z przyjazdem pierwszej grupy zawodników, którzy skończyli rozgrywki 12 i 11 grudnia. I tutaj rzeczywiście zajmowaliśmy się troszkę treningiem wyrównawczym, z racji tego, że wiedzieliśmy, że pozostała grupa zawodników do 15 grudnia będzie rozgrywała swoje mecze. Mowa tu o zawodnikach Kielc i Płocka, więc należało podtrzymać tutaj ich wysiłek na takim poziomie, żeby mogli teraz wejść już wspólny wysiłek z tymi zawodnikami, którzy rozgrywali do końca. Teraz rzeczywiście od 17 grudnia zajmujemy się już stricte przygotowaniem techniczno-taktycznym do meczów pierwszej fazy Mistrzostw Świata. To fajna odmiana w takim razie, jeżeli chodzi o tych zawodników Orlen, Wisły, Płock, że mogli dotrzeć, no bo wiemy, że jakiś czas temu na zgrupowaniu w Szczyrku pojawiły się jakieś komplikacje i tam trener Sabatę no, nie pozwolił na to, aby zawodnicy dojechali. Były, już nie chcę do tego wracać. Cieszę się bardzo, że mamy tych zawodników, których tu zaplanowaliśmy. Mamy komfort pracy już w tym gronie, powiedzmy, z trzonem reprezentacji, tak? Brakuje nam kilku zawodników zagranicznych, część z nich pojawi się już na Pro Nations Cup w Krakowie, reszta już od 2 stycznia będzie z nami, także cieszę się i chcemy wykorzystać ten czas jak najlepiej. Rywali najbliższego mundialu no gdzieś tam odmieniamy przez wszystkie przypadki: Arabia Saudyjska, Słowenia, Francja. Gdzie tutaj możemy zlokalizować Polskę? Jak sam pan trener ocenia potencjał swoich zawodników? No, myślę, że każdy, kto się zna na piłce ręcznej, wie dokładnie, co to, jakimi zespołami są Francja i Słowenia. Wiedzą, że to są zespoły, które mają zawodników no, z samego topu. My będziemy tu chcieli urwać punkty, będziemy chcieli awansować do drugiej fazy z jakąś zaliczką punktową, co się wiąże z chęcią wygrania dwóch spotkań. Wiemy, że to nie będzie proste, wiemy, że to losowanie nie było dla nas szczęśliwe, ale tak jak widać tutaj, zrobimy wszystko, aby na te pierwsze mecze być przygotowani. Chcielibyśmy, żebyście wszyscy nawiązywali do tych sukcesów. No, lata 2007-2016, wtedy sporo tych medali rzeczywiście ta polska kadra nagromadziła. Na razie taka medalowa posucha od tamtego czasu. No 2009-2007-2009-2015, natomiast ja powiedziałem, to te czasy, jeśli ktoś liczy, że to wróci i że my będziemy na podobnym poziomie, będziemy podobną reprezentacją tamtej, nie. Tamta reprezentacja była jedyna w swoim rodzaju, była wyjątkowa. My budujemy coś nowego, zaczęliśmy 3,5 roku temu. Jesteśmy naprawdę, myślę, w dobrym momencie po tych 3,5 latach, idziemy do góry. Chcemy oczywiście wynikami i grą nawiązywać do tego, natomiast wiemy, że nie będziemy nawet podobnym zespołem, jeśli chodzi o charakterystykę do tamtego zespołu. Budujemy swoją markę, budujemy swoją wartość i ja wierzę w to, że zawodnicy też widzą efekty naszej pracy i jestem przekonany, że z czasem te wyniki będą jeszcze lepsze niż są do tej pory. Oczywiście, że tak, zresztą potencjał jest widoczny, natomiast zastanawiam się, gdzie w tym wszystkim, no też jak patrzeć na tę kontuzję, która pojawiła się, jeżeli chodzi o Kamila Sypszaka, no bo po ostatnim meczu z Magdeburgiem wiemy, że zmęczeniowe złamanie kości strzałkowej, zdaje się. No i co w związku z tym? To pewnie jest jakiś tam ubytek na kole dla samego pana trenera. No, trzeba powiedzieć, że każda kontuzja w tej grupie, którą można określić trzonem prezentacji, i myślę, że nie potrzeba ich wymieniać nazwisk. Myślę, że każdy, kto interesuje się trochę piłką ręczną, zdaje sobie sprawę, o jakich nazwiskach, o jakich zawodnikach mówię. To każdy ubytek no jest dla nas potwornie dotkliwy. Także no, bardzo nam szkoda, tym bardziej w tym momencie Kamil był w świetnej formie.
Chcieliśmy dalej próbować go jeszcze lepiej wkomponować tutaj w reprezentację. Nie mamy takiej możliwości, żałujemy. Mamy nadzieję, że Kamil szybko wróci do zdrowia i już w marcu będzie mógł nam pomagać. Ale rzeczywiście w kontekście Mistrzostw Świata jest to dla nas ubytek znaczący. Natomiast no, wiem, że pozostali zawodnicy na pewno na tej pozycji są zmotywowani i będą zrobią wszystko, żeby tą lukę zasypać. No właśnie, tyle dobrego dla pana trenera, że jest kim zastąpić. No bo przecież Maciek Gembala też ma doskonały sezon, jeżeli o poczynania w Lipsku chodzi. No, szczęście w nieszczęściu jest takie, że rzeczywiście ta pozycja od wielu lat jest naszą wizytówką. Mamy zawodników grających na wysokim poziomie, na pozycji obrotowego, także oczywiście zastąpienie Kamila Cyprzaka i charakterystyki i sposób jego grania, nie sposób z racji chociażby jego warunków fizycznych, natomiast no, będziemy musieli szukać troszkę innych atutów u innych zawodników. No dobrze, to w takim razie wiemy doskonale, że kiedy skończy się to zgrupowanie, dojadą pewnie zawodnicy także ci z lig zagranicznych, no to wtedy także ten turniej, chyba już taki ostatni przedsmak przed samym mundialem, no i tam między innymi. To tam mamy Iran, Maroko, mamy Belgię, tam rzeczywiście to już jest w przedsionku Mistrzostw Świata, można powiedzieć, ale przed nami na razie Four Nations Cup. Tam chcemy sprawdzić i zawodników, chcemy sprawdzić, jak działają te nasze wypracowane rzeczy do tej pory, bo to nie jest tylko rzeczy, które pracujemy tutaj, ale wiadomo, że tych rzeczy, które wypracowaliśmy, jest zdecydowanie więcej. One trwało to wszystko 3,5 roku, więc chcemy zobaczyć, na jakim etapie jesteśmy, gdzie potrzebujemy jeszcze trochę poprawy, gdzie tylko potrzebujemy doskonalić, a jakie elementy mamy już na tyle wypracowane, że możemy zostawić w spokoju. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. To był Patryk Rąbel, selekcjoner reprezentacji Polski w piłce ręcznej mężczyzn. Raz jeszcze przypomnienie dla Państwa. 11-29 stycznia to wtedy odbędą się finały Mistrzostw Świata w piłce ręcznej mężczyzn. Proszę śledzić nasze media społecznościowe, czekamy na subskrypcje, a także lajki. Kolejny odcinek z cyklu programu Z Ręką na Pulsie w Fali Sportu za tydzień o godzinie 19.30.